Witam wszystkich bardzo gorąco w 12 odcinku w grze Teardown. Z tej strony GM4 i zaczynamy. Jak widzicie, mam teraz nową broń, bombę, która się nazywa Wrecker, którą otrzymałem po wykonaniu misji z tymi narzędziami. Tutaj sobie można zobaczyć, jak się fajnie odbija od tej bomby tutaj ten w ogóle, nasze okno. No jak widzicie, jest to broń całkiem niezła. Ma dosyć mocną eksplozję. Także drobienia dziurek znalazł. Ale leje dzisiaj, o kurczę. No tak, bo dzisiaj mamy tą taką misję w porcie i było też, pamiętam, w poprzednim odcinku w wiadomościach na temat, że będzie burza. Więc sobie zobaczmy może wiadomości. Zaginione narzędzia w porcie. Kilka narzędzi zostało zreportowanych jako zaginione w nowym doku. Policja wciąż nie ma podejrzanych. Zobaczymy sobie, co jest dalej jeszcze. Łamiąca wiadomość i... Aha, naciąga burza. Tak, to było też w poprzednim odcinku, więc sobie nie będziemy tego czytać. Jak widzicie, nie mam żadnych nowych maili, mam tylko ten, co był przedtem, czyli... tak, to jest to, że o tej Jillian Johnson, której nie mamy żadnego poprzedniego maila. I generalnie mamy zwrócić te obrazy, więc zaczynamy misję. 4 obrazy, więc nie powinno być ciężko, chyba że są na dwóch końcach mapy, to wtedy na 4 końcach mapy, to wtedy będzie problem. To wchodzimy. Dobra, myślę, że na początku sobie od razu startujemy. Tutaj jest ogromna burza, widzę. Szybki rekonesans. Może być się ciężko tutaj poruszać. Początek, podpisik. Oj, takie to M, takie brzydkie trochę. O, sobie tak wyprostujemy. Tego nie było widać. Tutaj jeszcze czwóreczkę. Dobra, jest podpisik. Szybki rekonesans terenu. Mamy wszystkie trzy, widzę, są obowiązkowe. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. No to z tym jest teoretycznie największy problem, bo jest na końcu. Jakby się go dało gdzieś tutaj przemieścić, to nie byłoby problemu, więc sobie zacznijmy może od tego. Więc tutaj zaraz się przejadę. Zobaczymy sobie, co jest w tym i w tym. Tutaj właśnie walnął piorun w to drzewo i jak widzicie leży. Sobie zobaczymy, czy takie efekty będą gdzieś występować też dalej. O właśnie. To udało się na szczęście nagrać, jak walnął piorun. Przyznam, że tego się tutaj nie spodziewałem. Będę się trzymał z dala od drzewu, może mnie też walnąć i wtedy będzie po mnie. Idę pierwszy, bo liczę na to, że być może jakaś piorun jeszcze walnie w coś. Ale na razie spokój. A, właśnie walnął w dom. I się zapalił. Serio, muszę go ugasić. Dobra, chyba udało się na szczęście. Muszę uważać, bo nie mam tej gaśnicy. A nie, mam jej w sumie nieskończoność. Na szczęście. Ale trzeba to ugasić szybko. Jak widzę, mamy wroga. Gdzieś się jeszcze pali coś. Shit. Czekaj, te drzwi, może to w środku się pali. No właśnie. Coś to słyszę, że się jeszcze paliło. Aha, tam dalej. Trzeba tu teraz wejść szybko. No to mamy tu wroga w postaci... burzy, która strzela do nas piorunami. Prowokuje alarm. Dobrze, że te gaśnice mamy nieskończoność. Muszę iść trochę wyżej, bo tam chyba nie sięgam. Dobra, chyba się udało. Się tu zrobił w ogóle straszny teraz. Oj, straszny teraz zrobił się tutaj nieporządek. Dobra, wejdźmy może na górę. I zobaczmy sobie. No właśnie, na górę. Właśnie. To jest chyba tutaj gdzieś, nie? Ten obraz, w którym... No tutaj bardzo nieprawda, jest w domku. Czyli co, ukrył sobie w domku.
To w tym takim rozwalonym jeszcze dodatku. No gdzie jest ten obraz? Ukryty poduszkiem. A mogę go tak po prostu zabrać, czy jest do czegoś przyczepiony? Zróbmy może quick save'a. Nie, mogę go po prostu wziąć, tak po prostu. Okej. Okay. Czyli ta wygląda na to, że ta misja, a właściwie jej trudność polega na tym, żeby sobie w miarę poradzić z ugaszeniem tego pożaru. No, uważaj na górę. Kolejne jest w tym domu. Więc też nie powinno być problemów, chyba że wolny piorun. No właśnie. Tak, szóstka to nie jest dobra gaśnica. A tutaj mam gaśnicę. Szybko na górę trzeba wbiec i to ugasić. Gdzie tu są schody? Dobra, nie widzę schodów żadnych, więc musimy jakoś tak troszeczkę... A, wejść. Dobra, ugaszone. Gdzieś tutaj powinno być. Dobrze, ta ściana nie jest z muru. Gdzieś tutaj. A jest, na strychu. Ukryte. Zbieramy. Dobra. Wychodzimy stąd już. Idziemy teraz tutaj do tego budynku. Sobie będę zapisywał grę, bo wiecie, bo może się okazać, że to będzie troszeczkę niebezpieczne. Gdy na przykład zbierzemy dwa obrazy, a potem po prostu pożar się do tego stopnia rozprzestrzeni, że nie będziemy w stanie tutaj normalnie funkcjonować, nie będziemy w stanie zabrać, a właśnie. A to chyba nie jest gaśnica, a właśnie. Shit, to jest taki miszma, że to od razu się rozpali wszystko. Ale chyba wszystko się udało zgasić dość szybko. Gdzie są schody teraz? To powinny być właśnie schody, nie? Mamy od tego na szczęście deskę, sobie może poradzimy jakoś. Proszę bardzo, jakie eleganckie schody. No, gdzie to jest ukryte? W drugim końcu całkowicie. Widzę, że za kanapą. Zabieramy. Teraz wychodzimy stąd. Nie! Ajajaj. Ale w sumie nie ma tego złego, bo sobie może popłyniemy teraz łódką na drugą stronę, bo to jest tutaj, nie? No to łódeczki też szybkiej nawet. Można wsiąść. O nie, musimy to naprawić teraz, bo będzie fire alert. I będzie tam ciężko wejść teraz w ogóle, zobaczcie, bo jest tak. Tutaj jest na tyle mało tego materiału, że być może nigdy by nie doszło do tego, żeby był wezwany alarm, bo jest za mało po prostu tutaj. Okej. Okay. Udało się chyba. Bierzemy łódeczkę. A misja jest taka, wiecie, taka intensywna, że w zasadzie nawet nie ma tutaj czasu, żeby to wyłączyć, bo wszystko jest tutaj ciekawe, żeby coś pokazać właśnie. Na przykład to, że... No właśnie. To już tak dość daleko wybuchło. Mamy chyba najtrudniejszą część tej misji, bo się wszystko pali. Właśnie się udało jakimś cudem. O nie, się jeszcze cały strych. Tyle tej piany, że nie widzę, gdzie się co pali jeszcze. Tutaj coś się pali jeszcze. O, tutaj jeszcze widzę cała część.
Tutaj coś jeszcze pali, widzę. Właśnie. Ale gdzieś jeszcze, zobaczcie. Gdzieś jeszcze coś jeszcze fajczy, tylko nie wiem gdzie. Tego nie widzę. O, haha, tutaj się wszystko zajarało, widzę. Teraz umrę tutaj od gorąca. Oj, oj, oj. No, muszę sobie wczytać grę chyba do tego poprzedniego miejsca. Gdzie jesteśmy? O nie, aż tutaj. Dobra, to sobie wczytam grę i zaraz to wracam. Dobra, i powtórka tego. Widzę, że dokładnie w tym samym miejscu. Aha, ja od razu tutaj widzę drugi. Extinguisher. Ops. Gdzieś się jeszcze pali. A tutaj jeszcze. Wszystko? Chyba wszystko już się tutaj, widzę, spaliło. Resztę, żeby mi ugasili, na szczęście. Trzeba znaleźć tylko obraz. On jest gdzieś... tutaj, to bardzo blisko walnął ten piorun. Zobaczcie. Zresztą co udało się go zebrać. Dobra, mam wszystko, widzę. To co, teraz po prostu trzeba dojść... Właśnie sobie zapiszemy, bo wcale nie jest wykluczone, że w drodze powrotnej także na przykład coś się niemiłego nam nie przydarzy, będziemy musieli znowu użyć gaśnicy. Blowtorch. Spróbujmy tutaj. Wejście. Chociaż teoretycznie mógłbym teraz po prostu dobiec sobie. Się tym absolutnie nie przejmować. Do bazy, bo w te 60 sekund mamy na tyle czasu teraz, żeby już sobie dobiec nawet na Hama. Się tym nie przejmować. Ale nie będzie, że się coś jeszcze pali, tylko nie wiem gdzie. Tutaj. Tak, widzicie, ten ogień jest tutaj bardzo szybko się rozprzestrzenia, więc jak tego szybko nie ogłosimy, kiedy jeszcze płomień jest mały, kiedy płomień jeszcze jest w zarodku, to możemy się niemiło tutaj rozczarować, z tym, że tutaj przy takiej ulewie to teoretycznie powinno trochę szybciej to padać, znaczy w sensie się gasić samoczynnie od tego deszczu. Okay. Nieźle wolno piorun. Pewnie zaraz tutaj wolnie albo to. O nie. Nawet nie. Dobra, może być. O, idautka. Już chyba nic tutaj się więcej nie powinno stać. Więc misja była dość prosta. Taka, ach, krótka misja na 15 minut. O. Zobaczymy jeszcze. Te przejście ogląda, myślę, że nie ma to większego sensu, bo ta mapa była naprawdę prosta. Także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć.